Ja w młodości, w podstawówce też często doświadczałem jakichś przejawów agresji, może nie fizycznej, ale na pewno werbalnej, a pewnie i nieraz sam byłem agresorem. I myślę sobie, że jeśli mogę poprzez przyłączenie się do akcji uświadomić kogoś, jakiegoś młodego człowieka, że działa źle, a przez to uratować czyjś uśmiech, no to myślę, że warto. Nie jest mi łatwo grać ani takich, z tego względu, że jakby z natury mam nadzieję, mam aurę raczej uśmiechniętą, to znaczy jestem spokojnym, raczej uśmiechniętym człowiekiem, ale jeśli dostaję takie zadanie, zawsze dopiero jakby się ambit, no, że jest to dla mnie absolutnie wyzwanie. Jeśli mam być w tym prawdziwym, trzeba bardziej poszukać, bardziej pokopać w sobie, żeby pokłady ewentualnej agresji czy jakiejś złej mocy poszukać w sobie, no żeby to działało, nie? Żeby było prawdziwe. Także nie jest to mi, że tak powiem, rzecz bliska. Jem tabliczkę czekolady z orzechami, a potem idę ją spalić, biegając, jeżdżąc na rowerze albo, nie wiem, ćwicząc na drążkach. W każdym razie potrzebuję spokoju i skupienia, żeby przemyśleć sobie jakby sytuacje, te, które spowodowały moje wzburzenie. Zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w akcji Kids Against Aggression, bo warto.